No dzień dobry, z tej strony Keep the Beat, a przed wami kolejny odcinek kariery z NBA 2K19. To już 10 odcinek, co jak na moje standardy jest całkiem spoko wynikiem, tak mi się wydaje, bo filmowanie karierki z 2K zawsze szło mi jak krew z nosa. No i też widziałem, że ostatnio narzekaliście na to, że odcinek był za krótki, narzekaliście na to bardziej niż ja narzekam na przykład na swój niski overall, także dziś pogramy sobie troszkę dłużej. I Manu też sobie pogra nieco dłużej, ponieważ awansował w hierarchii. Idziemy właśnie z naszym coachem i poinformował mnie, że właśnie awansowałem do roli 6. zawodnika w zespole. We want you to be one of the first guys off the bench. Oh, you mean like the sixth man? Sure. Something like that. Just know that you're an important part of the team, all right? All right. Thanks, coach. Absolutely. Dzisiaj zagramy przeciwko nowym Dallas Mavericks. Odświeżony look z DeAndre Jordanem, Luką Doncicem. Sądzę, że to może być całkiem ciekawa ekipa do oglądania w przyszłym sezonie. Oczywiście nikt tutaj nie twierdzi, że Dallas zaraz zaczną grać jak równy z równym z Golden State Warriors, ale wiecie, w NBA nie chodzi tylko i wyłącznie o to, kto na końcu zdobędzie pierścień mistrzowski. Ta ekipa może akurat być całkiem przyjemna. Zostałem w końcu wpuszczony na to boisko. Podanie do Javala McGee. DeAndre Jordan się połasił na przechwyt i Javal stwierdził, no pół dyszka, no czemu nie? Rajon Rondo oddaje mi piłkę i gramy małego pika z Michaelem Beasleyem. Rzut z pół dystansu, siedzi. Jestem pod koszem. Dawaj. To jest mismatch za każdym razem. Dropstep jest przesadzony w tej grze. Perfekcyjny dropstep. Ilość fanów rośnie. Podanie prosto w dłonie LeBrona Jamesa i biegnę sam na sam z koszem. Prosta paczka, klasyczny jastrząb lewą rąsią. Zobaczcie na powtórce, jakie to było super efektowne. Muszę sobie kupić jakieś animacje, no muszę, no. 4 punkty do przodu, rzut z pół dystansu w kontrataku, nikt mnie nie kryje, niestety nie wpada, nic. Ale druga szansa, zielone, rzut za 3, catch and shoot, tak jest. Wesley Matthews przy piłce, nie ma tutaj żadnego switcha, gdzie ja mam kryć Dirka Nowickiego, bez przesady. O kurde, Dirkus, nie oderwałeś się od ziemi przy tym wsadzie. LeBron James, splash trójka z cornera po mojej asyście. Rajon oddaje mi piłkę, wołam na zasłonę Michaela Beasleya i biegnę wzdłuż prawej strony. Oddaję piłkę do Rajona i pick and pop, musi to wpaść. Rzut z pół dystansu, bang. To jest naprawdę prosty meczyk. Podanie do LeBrona Jamesa. I LeBron, chodź, zagramy sobie. LeBron, jesteś moim ziomkiem, korzystam z twojej zasłony. Naskok i podanie. O kurde, LeBron jeszcze chciał tu jakieś pump fake'i zrobić, ale są punkty i asysta też się nabiła. Podanie do LeBrona Jamesa, jest na środku. I próbuje wejść pod kosz, ale oddaje mi piłkę i... O, ale mu przywaliłem okcia, patrzcie, on nie ma szans. Drop step, oh baby, zielone, mamy to. Dobra, mecz wygraliśmy i szybka akcja, czas na mecz następny. Teraz zagram przeciwko Toronto Raptors, którzy przynajmniej w mojej karierze, w tym moim save'ie, są aktualnie najlepszą drużyną w NBA. Nie wiedziałem, że Kawhi Leonard w tej grze zrobi im tak ogromną różnicę. W końcu zostałem wpuszczony na boisko, Josh Hart podaje mi piłkę. Wołam na zasłonę, ale tak naprawdę chcę trochę tą piłkę porozrzucać. Ale jeszcze raz, podejdź, Michael Beasley, najlepszy koszykarz na świecie. I jest faul, niestety to nie wpada. Ale zostałem sfaulowany, mam 2 rzuty osobiste. Czy będą to pierwsze punkty w tym meczu? Będą. Pasek zaświecił się na zielono. To jest chyba najfajniejsza rzecz w 2K-u, kiedy oddajesz rzut i wiesz, że wpada. Szkoda, że za drugim razem to niestety nie wpadło. No nic, wracamy do obrony. Idę na prawy narożnik. Kawhi Leonard się zakozłowuje tutaj na śmierć. Wybieg na out. Za długie ręce, za duże stopy. Ziomek, linii nie widziałeś. Gramy 1-1. Coś tam już umiem kozłować. Trochę poprawiłem swojego zawodnika. Jest prosty leja. Pierwsze normalnie zdobyte punkty w tym meczu. Corey and I go way back, so I was just happy to have gotten one over on him.
It really wasn't until the next day that when my phone started blowing up that I realized just how big the reaction was to that dunk. Toronto wygrywa 9, ale wchodzę pod kosz. Po hopstepie, perfekcyjne wejście. 2500 fanów. Bardzo fajnie. Karmcie mnie nimi. Podanie do Koreja Harrisa. Ja tutaj obiegam, żeby zwolnić miejsce. Tylko czy dobiegnę do prawej strony? Nie, bo już mam miejsce pod koszem. Dobra, wpadło. Dobra, to nie była do końca mądra decyzja rzutowa, ale spod samego kosza. Pascal Siakam jest tutaj nie do powstrzymania, 100% skuteczności, ale omijam w międzyczasie Corey'ego Josepha. Reverse layupem. Tak jest, jesteśmy na dwupunktowym prowadzeniu. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o highlighty, ponieważ zostałem po chwili ściągnięty z boiska, ale jeszcze miałem jeden szybki wywiad. Ale to, co wydarzyło się później, na hali treningowej, no to już było dobre przeżycie. Listen up. I got a special guest here with me. Whoa. This guy is courageous, outrageous, and spontaneous. He's gonna come talk to you guys about winning. Okay? Na trening Lakersów bił sam Shaq. Right on here. You guys ever heard of BCT? No, you haven't, because I just made it up. Oh. Barbecue chicken theory. Opponent is barbecue chicken. I know you guys like to eat. Take the opponent, you bite it, you lick your fingers, you win. You don't know what that means, but you'll figure it out. All right, have a great practice. You, come here. Me? Oh. Yeah, you. This is AI, right? Yeah, this is him. What's up, Shaq? Don't say what's up, Shaq, to me, buddy. Okay. See that? That's how many I got. How many you got, Barkley? Zero. Listen, I do the talking. I'm gonna be watching you, all right? Oh, okay. I'm gonna be places you'd never expect me to be. You'll be places on, okay. Yeah, all right. You say barbecue chicken. You want me to say barbecue chicken? Alert. Alert. Barbecue chicken alert. Barbecue chicken alert. All right, now walk that way and keep saying it. It'll mean something later. Barbecue chicken alert. We can hear alert. You, keep going. Barbecue chicken alert. Say it a little louder. Barbecue chicken alert. Barbecue chicken alert. That's it. Barbecue chicken alert. Barbecue chicken alert. Yes. Take it to my office. Barbecue chicken alert. Keep saying it. Barbecue chicken alert. I can't hear you. Barbecue chicken alert. What type of chicken? Barbecue chicken alert. How many sides? Czas na kolejny mecz i będzie to pojedynek z Cleveland Cavaliers. Jedziemy właśnie do Cleveland i czy będzie to miłe powitanie dla LeBrona Jamesa, czy też może nie? Are you ready? Yeah, coach, I'm ready. Wait, for what? You starting tonight? I'm starting tonight? No ale hej, to jest kariera z NBA 2K. Tutaj to nie LeBron jest największą gwiazdą, tylko ja. I okazuje się, że ponownie awansuje. Manu dostał się do pierwszej piątki Los Angeles Lakers. Sorry, Lonzo, sorry. Colin Sexton w obronie, młody, nieco szalony nowy rozgrywajek Cleveland, ale omijam go Eurostepem, perfekcyjnym, w końcu Manu, co nie? Podanie, dalekie podanie do Javala McGee, aż tutaj był taki problem, prawie tą piłkę zgubił, ale jest asysta, są punkty. Colin próbuje mnie ograć i się zblokowałem strasznie, podanie poszło do Colina, ale dostaje czapę! Tak jest! Ale co z tego? Kurde. Dwa punkty w plecy, ale zbieramy piłę. Czyli zbieramy piłę i kontratak do Kentavious Caldwell-Pope'a. Rzut za dwa. Niestety za dwa. Już myślałem, że to będzie truja. No nic. Wracamy do obrony. Colin Sexton, daj tę piłę. Dawaj. Ami omija z lewej na prawą. Podanie do Nicka Younga. W ogóle, czy ja coś przespałem? Czy Nick Young gra w Cleveland Cavaliers? Zbieram to. Nie zbieram tego, ale piłka została obroniona. Kentavious, KCP, podaj piłkę i gramy 1-1 z Colinem Sextonem. Poddanie ponownie do Kentaviousa, ponieważ chce się ustawić pod kosz. Barbecue Chicken Alert. Tak jest. Zdobywamy te punkty. 32-30. Nie, tutaj już się położyłem na przechwyt. Spoko, wracam do niego. I udało mi się tę piłkę przechwycić. Szybki kontratak, Corey Harris. Wpada mu akcja z 2+1, co za szalona sekwencja zagrań. Larry Nance Jr. dostaje piłkę, ale dostaje też czapę. Albo po prostu mu nie wpadło, nie wiem. W każdym razie zbieram i podanie. Kontratak do Javala McGee. Pick.
Tak się gra, tak się zdobywa asysty. Jezu, jaki Jawal ma, jaki on ma zasięg, masakra. Podanie do Koleja Harrisa i co tu się wydarzyło? Co to była za akcja? Dribble God. Corey Harris to jest Dribble God. I tylko, że on, kurde, jeszcze alley-oopa rzucił do Jawala. No ładnie, ładnie, ładnie. Gram jedną z najprostszych, a zarazem jedną z najlepszych zagrywek. Ale wiecie, prostota w koszykówce jest bardzo ważna, ale niestety i tak ta zagrywka nam się nie udała. Jak to podanie przeszło? Nie wiem jak, ale skorzystałem z tego podania. Dropstep. A jak? Fałszywy center. W końcu mam ile? 6 stóp, 6 cali. Całkiem wysoki jestem jak na rozgrywającego. Dawaj Colin, piłę, 10 sekund do końca pierwszej połowy. I sobie kozuje strasznie. Kevin Love otrzymuje piłkę. 3 sekundy do końca, Kevin Love. Co to za rzut? Jeszcze to wpada. Jaki cheese. Brandon, daj piłkę. Ścinam pod ten kosz, ale jest Corey Harris z prawej strony. Rzut za 3. Splash. Siata płonie. I kolejna zagrywka. Tym razem musi mi ona w końcu wyjść. Omijam, nie omijam. Colin Sexton mnie kryje za dobrze, ale piłka wędruje do Jawala McGee. Fade away. Tak graj. Mam przechwyt. I lecimy do samego końca. Mamy to. 8 punktów, 9 asyst. I prawie 1500 fanów dodatkowo. Wygrałem 6 punktami. Kolejny przechwyt na Colinie Sextonie. Idę z kolejnym Eurostepem i kolejny raz, ale no sami widzicie, tak chce się po prostu powtarzają. Colin, przestań gubić piłę. I jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Jawal, daj tę piłę. Daj ją, bardzo cię proszę. I mamy to, w końcu się udało. 73-68. Idę wzdłuż prawej strony i Eurostep z faulem. To jest najlepsze, kiedy wchodzisz już w animację Eurostepu, faul był wcześniej i możesz sobie na spokoju dokończyć akcję, dokończyć ten layup. Tak czy siak, piłka wpadła, rzut osobisty i perfekcyjny rzut osobisty, tak jest. I wygrywamy ten mecz, w końcu jakiś mecz, w którym zostałem na boisku do samego końca, 83-70. 22 punkty, 9 asyst. Prawie się otarłem o te double-double. Aż mnie zapraszają do studia. Hey, it's Shaq here. I'm calling you Mr. Assertive tonight. Love the way you asserted yourself on the glass. How big a focus is rebounding for you and this team? Ej, Shaq, czekaj, czegoś nie ogarnąłem. Ja w tym meczu miałem 4 zbiórki. Naprawdę pytasz mnie o to, że miałem 4 zbiórki w tym meczu? All 5 guys had to put in the effort and you know we did that tonight. I was just lucky to have some bounce in my way and I hope that the fans appreciate that effort. Szybki tip, zapewne to wiecie, ale może nie wiecie, więc jeśli nie wiecie, to ja wam teraz powiem. Jeśli chodzi o wszelkie konferencje prasowe, wywiady, zawsze warto wybierać odpowiedź, która dziękuję naszym fanom, ponieważ fani w tej edycji są istotni. Im więcej fanów, tym lepsze kontrakty reklamowe, a co za tym idzie, więcej VC do zarobienia. There's my awesome interviewee. Get it? Awesome interviewee, AI. Yeah, man. Your initials. I get it. You need me out there? Whenever you're ready. All right, coming. I po tym wywiadzie dla studia w końcu dostałem zaproszenie na moją pierwszą konferencję prasową. W końcu zagrałem w pierwszej piątce, prawda? Jestem starterem. Hey, look, that joke did really kill in my improv group. Oh, yeah, man. I mean, just keep workshopping it. You know, like, you'll get there, man. It's all good. Okay. AI, hey, congrats on getting the start. Thanks, man. Appreciate it. So how's it feel to finally make the starting lineup? Teraz ta odpowiedź tutaj brzmi jak takie pitu-pitu. No, dziękuję wszystkim moim fanom i w ogóle, bez was mnie by tu nie było itp. itd. Ale przypomnijcie sobie historię Manu z Preluda. Cała ta droga od Chin
do Fort Wayne, do G-League, cała ta akcja z Marcusem Youngiem. Droga naszego bohatera do ligi NBA naprawdę nie była łatwa. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za cierpliwość. Mam nadzieję, że teraz ta kariera będzie się pojawiać częściej. Planowo mam zamiar ją wydawać 2 razy w tygodniu. Dzięki wszystkim lajkującym, komentującym, wspierającym na Patronite, a także pozdrawiam patronów specjalnych. Radka, Tomasza oraz Cezarego. Trzymajcie się. Z tej strony Keep the Beat. Cześć!